Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w Bloodborne. Obiecałem, że pójdziemy tam za płot, gdzie była pułapka, ale gdzieś spadłem i nie wiem, chyba czy to jest to, czy nie, no ale... Trzy postaci. Trzy osoby kręcące się koło dziury i jeszcze obok nich wilkołak. Chyba wpadliśmy w taką część miasta, której nie chciałem jeszcze odwiedzić. O cholera, nie, a teraz znowu gdzieś pobiegłem, jak kretyn, ja tu zginę zaraz. Autentycznie tu gdzieś zginę, już mam wrażenie, że jesteśmy tak daleko, jak byliśmy kiedyś. Kiedy poleciałem maksymalnie do przodu w tym lesie. Ale dobra, już czyśćmy, kogo możemy. Przecież bez przesady, nie mogę mieć za sobą takiego peletonu, kiedy będę chciał sobie tutaj eksplorować po prostu. Wy żyjecie? Nie, chyba nie. Ale właśnie, te wrota też otworzyłem przecież wcześniej. Kurde, no przecież co tu się dzieje? Muszę się zorientować w terenie, gdzie my jesteśmy tak właściwie. Co my tu mamy? Dobra, jeden koleś. O, i tu jest furtka, tu jest pułapka. Okej, dobra, to w sumie tak mogliśmy zacząć ten odcinek. Tutaj z tego miejsca tu mogłem pomachać sobie. Tak samo jak oni tam wszyscy machają. Nie, że nie wiedziałem, że mogą się na tym zahaczyć. Dobra, skończmy ich cierpienia może. Kurde, to było aż zbyt proste. Nie, ale czy ktoś jeszcze? A, koleś w cylindrze, czyli ma broń palną, ale nie, zmienił chyba sobie na mieczyk. Ale okej, czyli informacja z tego jest taka, ludzie w lesie jeszcze mieszkają. Znaczy, no jak tacy ludzie, powiedzmy, bo oni są w połowie transformacji w wilkołaki. Dlatego wilkołaki ich nie atakują i też, no, mają, tak powiedzmy, nazwijmy to delikatnie, bujne owłosienie. No i też delikatnie są wyżsi od normalnych ludzi. No i też deformacje twarzy, oczywiście. Niedobór słownictwa. No widać, że coś z nimi jest, kurde, nie tak po prostu. Ale całkiem wiele zakamarków ma ta wioska. Pytanie, ile z nich już zwiedziłem wcześniej? No tu na przykład nie wygląda, jakby coś było. Nie, było wcześniej na pewno. Okej, tu się kręciliśmy. To mogę sobie pozwolić na lecenie do przodu, bo większość przedmiotów, które leżały tutaj, na pewno już podniosłem wcześniej. Więc dobra, tam do dziury nie. Co prawda, na pewno bym przeżył tamten upadek, ale... Tu wygląda na progres, jak się pójdzie tędy. Ej, gdzieś tam wyżej można iść. Widziałem te cienie na wodzie. Kurde no! Oj, nie. Jeszcze dawno mi się nie zdarzyło zginąć, chciałbym, żeby tak zostało. Dobra, ten będzie przeszkadzał, do niego trzeba podbiec. Po prostu. Klasyczne kombo. Nie chciało mi się kombinować zbytnio. Nie, ale tak, tam widziałem chyba przedmiot w oddali. Tam to małe światełko, czyli tam nas jeszcze nie było. A, sorry, byliśmy jednak. Przynajmniej tutaj. W tym miejscu. Pamiętam, że udało mi się zneutralizować. Kurde, nie wierzę! No koleś, musiałeś. A było tak dobrze. Na szczęście do lampy w zakazanym lesie nie było daleko. Trzeba było tylko przebiec przez most. No i przez pewną całkiem dużą część lasu, no ale no dobra, trudno. Innej latarni nie było do zapalenia po drodze chyba, więc... No sorry, musimy żyć z tym, co mamy. Ale można to zawsze przyspieszyć. O kurde! Nie przyspieszyć szybkim zgonem, to na pewno nie, nie o to mi chodziło. Ani trochę nie o to. Nie, dobra. Oladź ich. Psy same się zabijają. No jak najszybciej dobiec do... furtki. Kurde, czy to gdzieś tutaj? Czy poleciałem zupełnie gdzie indziej? Ej, proszę bardzo, jak trafiłem. O, może omijając pułapkę. Ty wstaniesz, tak? O kurde, dobra, to był błąd. W takim wypadku... Oj nie, no.
Gdzieś tu są moje tętnienia. W ogóle, kurczę, któryś z nich może mieć moje tętnienia. A jeżeli tak jest, i go właśnie minąłem i zginę? Nie no, nie, 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 no, nie róbcie mi tego. Zrobimy wilkołaka, on mógł je przejąć. No nie, chyba oczęta normalne. Ej, tam ludzie giną, nie wiem czemu. No właśnie, ludzie to za dużo powiedziane o nich. Już teraz, chyba w tej formie. Dobra, ani ty, ani ty. Ich nie macie. Dobra, może strzelę na dachu. To też nie. No to ładnie, będziemy szukać teraz. Chyba ile tam było? 20 tysięcy. No to warto szukać, okej, okay, ale... Tu są. A tam zaraz, no właśnie, powinien wypalić już z armaty. Dobra, no i szybko. Jak tylko się da. No. Widzisz, nawet gadają bez sensu. Mówisz, że to moja wina, ale co? Twoja śmierć? Tak, tu się zgodzę, ale... Twój los? Nie. Inaczej się zaraziłeś niż ode mnie. A nie, to nie drabina? Choć tak wygląda. Ej, dobra, tam można pójść zaraz. Ale czy tutaj przypadkiem nie ma czegoś? Cholera, było coś. Ale już wcześniej na to wpadłem. Czyli też tam musiałem pójść. Albo tu zawróciłem. No co tak słabo? Ej, właśnie. Sprawdźmy, czy to działa. Dobra, ty tu jesteś i gdzieś tutaj byłeś też ty. Chodźcie, 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 chodźcie. Zapraszam za mną. Idą czy nie idą? Idą, dobra? Chyba już nie zdążę. To mogłem właśnie nie czekać zupełnie. No dalej, no. I co? I dupsko, nic nie wyszło. Dobra, idziemy stąd dalej. Tam jest na górze przedmiot, którego nie podniosłem, ale tutaj nie ma drabiny chyba. Albo jest ukryta. No niestety nie. Ale zawsze przyjemnie sobie wszystko rozpieprzyć w drobny mak tutaj dookoła. Ej, mam wrażenie, że tutaj też już byłem. Ale nie za daleko. Nie za daleko się wypuściłem. I czyż tu przypadkiem po zeskoku nie było czegoś fajnego? Nie no, tylko wilkołak. A w sumie też nieźle. Mogło być coś gorszego. Plus drabina na górę. Na 31 tysięcy. No, a już przy następnej latarni będzie podróż powrotna. Do snu. Będę śnił o nowych levelach. No chyba, że z bossa jakiś nowy sprzęt jest jeszcze. Z tego, powiedzmy, elektryzującego, ostatniego, najświeższego. Dobra, oby mechanizm się nie ruszył, bo spadnę. Nie, ale okej, to nie, chciałem już mówić, że to jest chyba wieża zegarowa, ale raczej nie, to jest pewnie ten wiatrak, który widzieliśmy. Tam gdzieś w oddali. Właśnie, to jest ten przedmiot, który był na górze, tak? Tuż nad wejściem. No i pięknie. Trzy zatrute noże. No, mogło być, kurde, lepiej. Ej! Przepraszam! Blimey, don't scare me like that. O kurde! I don't like this. I took you for a monster. Oh, thank the stars, you're fairly normal. Was it you who put down that awful beast? Którą? That thing had me trembling, frozen in my boots. And then you came along. Well, if you're a hunter, then would you know of any safe havens? Wyglądasz na chorego, to może do kliniki cię wyślę. No twój stan nie wygląda najlepiej, tak naprawdę. Dobra, wszyscy do kaplicy. It's about time I made a move. I can't very well stay out on my own. Oh, you give me hope. Terribly kind of you. Take this. It's all I can offer us, thanks. Znaczy niewiele. Tak, dodajmy jeszcze. Aha, tylko tyle, ale mam nadzieję, że ja tej babki tutaj nie zabiłem.
Nie wiem w ogóle, czy on był pod tymi wazami, czy między nimi. Tylko, że jak chowali się w dwójkę. A ja tam machnąłem, że tylko jedna osoba przeżyła to ukrywanie się. Thank you. No dobra, zobaczymy się w krypcie. Czy tam w kaplicy. Ach, obojętnie. Nie, to będzie zgon, jak tam spadnę. A tutaj z kolei ciemnia, ale tam jest przedmiot. Tylko z drugiej strony pewnie trzeba do niego podejść. O. No i pięknie. Co my tu mamy? Działo. Gdzie to mogę włączyć? Czemu nie mogę? 30 siły potrzeba. Duża prototypowa broń palna przygotowana przez heretyków z kuźni beczki z prochem. Wyobraź sobie ustawiane działko o ogromnej masie, potężnym odrzucie i szybko wypluwające kule z żywego srebra, toczone na pole bitwy. Była to broń skazana na porażkę, a jej produkcję przerwano. W starciu z gigantycznymi przeciwnikami może się jednak bardzo przydać, czyli broń na bossów. Ale 30 w siłę. No dobra, przynajmniej teraz mam pierwszy kawałek ekwipunku, który powoduje, że mogę wydawać wszystkie swoje tętnienia tylko w jeden atrybut. Czyli właśnie w siłę. Ej, okej, okay. A czy to jak zejdę na dół, coś mi się stanie? Cholera, wygląda wysoko. Trochę. Więc trzeba znaleźć lepsze miejsce na upadek. Na przykład... Kurde, centralnie pod to mógłbym spaść. Tam jest jakieś przejście, jakby co też. No dobra, spróbujmy tu. A, idealnie, dobra, to jest to miejsce przecież. No tak, i tutaj rozpoczęliśmy. To jest coś tylko zjawą, tak? Dobra. Więc proszę, nie strasz mnie. Co prawda w tej twojej duchowej formie nic sobie nie mogę zrobić, ale... No samo nie strasz mnie, już powinno wystarczyć. Tapeczka chyba innego koloru, myślałem, że coś tam może będzie. Jest serio, pustka. W tym wiatraku. Przynajmniej na ten moment. Tu już trochę lepiej. O kurde, mocny! Sie! O kurde. Już pamiętam. Aha. Dobrze, że to ma długi trzonek. Nie muszę do tego podchodzić. Ale cholernie tu ciemno bez pochodni. No właśnie, bo latarnia nie zapalona jeszcze. No teraz z podwójną mocą światła można się wypuścić dalej. No i z maksymalną ilością fiolek to zawsze jest przydatne. Halo. I jest tu kto? Aha, nie działa w tej chwili. No to pięknie, to po co ja tu przychodziłem? To gdzieś indziej trzeba odbić w takim wypadku, no ale gdzie? Co, tutaj? Ej, tu mnie nie było. Chyba. Więc może tutaj coś się ukrywać. No nie. Ale strachy na wróble. Mam wrażenie, że już je widziałem. Tak, pewnie, że... Tak, o cholera, ale mnie zgasił! Ale mnie masakrycznie zgasił ten koleś teraz. Dobra, to musi wejść. Ej, na szczęście podwójny cios prawie ich zabija. Czyli mamy znowu sposób, ten sam sposób na różnego rodzaju przeciwników. No wysoko, ale coś tam jest, to jest najlepsze. Tam w oddali było. Czy ja się cofnąłem teraz zupełnie? Nie, pewnie, że nie. Co my tu mamy? A, zjawę. Czyżby kolejne wyłączone z użytku? A nie, tym razem działające. O kurde! To tam zginąłeś! No okej. Okay. Dobra, zobaczmy, co się czai na górze. No, o, już myślałem, że spadnę tak samo jak on. Okej, okay. 4 razy antidotum. I jakiś wróg gdzieś, ale... No i otwarty skrót. Prosto do kruków. No tak.
Tu jest jeszcze drugi. A i tutaj jesteśmy, więc wcale nie wiatrak. Ej, a może wiatrak właśnie. Tak, wiatrak, pewnie, że tak. No i spoko, nie będziemy musieli biegać przez las, żeby się tutaj dostać. Okej, to wracamy. No cholera, trzeba będzie ją przyzwać znowu. No to dobra, podjeżdżaj, proszę cię. Czas nagli. Up. No nie, nie, nie! A ty głupku! 34 tysiące, ale dobra, są tam na dole. To jest tuż koło latarni, luz, ale i tak debilne posunięcie, wybaczcie. No ale pamiętacie, w Dark Souls 2 tak bardzo często robiłem. Szkoda, że teraz się nie udało. Łono, kurde, proszę cię. Tylko nie powtórz tego samego błędu. No, dobra, i tętnienia są już tu. Na szczęście. I winda też stoi, dobra. No jedziesz. Dobra, powiadacie więc, że tutaj dalej można gdzieś iść. I tu będą maszkary z wężami zamiast głowy. Dobra, tam do tego zostawmy i chodźmy głębiej. Tu ich będzie pewnie więcej jeszcze. I wcale nie wiem, czy mam się z tego powodu cieszyć, czy nie. Bo póki co jedynym powodem do radości jest to, że otworzyłem tam ten skrót. Kurde, w sumie do snu mogłem już się udać teraz, jak już byłem przy samej lampie. No dobra, to może przy następnej. Kurde, nie przeskoczę tego na pewno. Ale jakoś być może uda mi się dostać na drugą stronę. Aha, dobra, mają też same węże bez tych ludzkich części. Czyli od szyi w dół. Aha, i to jest zdecydowanie słabsze. Więc może to jest na zasadach pasożyta, że potrzebuje jakiegoś gospodarza, żeby się rozwijać. Coś powiedzmy jak Uroboros z Resident Evil 5. Czy z czwórki? Nie, w czwórce było Las Plagas. Nie, oczywiście mówię o Resident Evil. Też piękne gry. Czwórka i piątka zwłaszcza. Choć piątka gorzej oczywiście, ale czwórka, ojej. Normalnie możecie mieć za każdym razem dać pala do ręki i po prostu włączyć tą grę i sobie z chęcią pogram. Nieważne ile razy pod rząd to zrobicie. Choć w dalszym ciągu nie jest to moja ulubiona gra. No to by właśnie... Ej, kurde. Ja bym miał wybrać jedną swoją ulubioną grę. No zawsze mam z tym problem. Bo jest ich tak wiele. Takich gier, które lubię, po prostu mogę zawsze w nie zagrać. Bym musiał jakieś top 10 zrobić chyba. Wtedy bym swoją głowę jakoś uporządkował. Miałbym w głowie listę swoich 10 ulubionych gier i bym później ją tylko modyfikował. Kiedy pojawiałyby się coraz to nowsze i lepsze produkcje. Ale serio, póki co same węże i to nie są naprawdę wrogowie, którzy mogą od razu mnie zabić, więc jest spokój. Jest luźno wręcz. Aha, i cmentarz w lesie. Tutaj wszędzie ludzie muszą umierać. Nie wiem, tak z grubsza to wszędzie ludzie właśnie umierają, no ale... Czy to się wszystko musi wokół tego obracać tutaj, skupiać się na śmierci? To memento mori w sumie. No niech tak będzie. No jeszcze z dwóch chyba słyszałem. Jednego tutaj, a drugi gdzieś. Tu. Ale patrzcie, jednak gryzie. Całkiem porządnie, ale tego zatrucia się boję teraz. No ale tak patrzę cały czas na dół. A, jesteśmy na wyspie. Dobrze wiedzieć. A, to już jesteś tym większym. Dobra, on to już chwileczkę sobie zaaplikuję, jeżeli pozwolisz. No, i nadziałeś. No nie całkiem, niestety. Myślałem, że zmiana celu w trakcie wykonywania spowoduje, że... jednak dostanie, ale nie. Zresztą nic się nie stało i tak leży martwy. Sorry, że tak olewam tego węża, ale... naprawdę nie jest problem. Podchodzisz, ciach i koniec. Nie wiem, czy na innych kanałach, jeżeli też oglądaliście na innych kanałach Bloodborne, czy im to szło gorzej, ale naprawdę. To nie ma zresztą nawet takiej opcji, żeby włączyć easy. No, gram na poziomie trudności, który po prostu jest. Czy to, czy jest łatwo, czy trudno, to sam sobie to sprawiłem. Umiejętnościami, doświadczeniem, zręcznością, spostrzegawczością, pamięcią. Dobra, te dwie ostatnie zupełnie nie pasują.
Można by było dodać ich brakiem przed użyciem tych słów i by było właśnie prawdziwie. Dobra, po lewej coś. Coś dużego. O kurde! No. No spokojnie, to tylko człowiek. Z wężami co prawda, ale w dalszym ciągu tylko człowiek. Dobra, delikatny zez. Ale nic się nie stało. Ja na szczęście z celownikiem nie mam problemu. W większości przypadków, zaznaczam. Dobra, trzeba niedługo będziemy mieli 99 fiolek w składziku. Nie, serio, boję się tam zeskoczyć. Lepiej przejść tak po prostu. Dobra, zwykłe małe węże. No na szczęście tak. Ale jeszcze mają znajomych. Dobra, nara. O, nie. To jest za dużo, a co za dużo, to niezdrowo. No dobra, chyba, że tego jeszcze. Cholera, no. Czy jeszcze jakiś tutaj mi zagraża? No nawet nie chcę mówić, jak ja miałem fuksa, że nie dostałem tamtych w plecy. Okej, okay, krew na 7 poziomie. Ładnych parę tysięcy. No, pierwsza lampa i do snu się udajemy. Tak jak mówiłem wcześniej. Oj, może tu? Nie, to tylko ludzie. Którzy mają na głowie duże problemy. Ej, skąd to? Skąd to się wzięło nagle? Czy to jest tylko zaklęcie? Oj, cholera, nie wygląda na zaklęcie tak po prostu. Dobra, padają łatwo, ale obawiam się, że mamy tutaj babkę z dzwonkiem, która przyzywa te węże. Ale widzieliście, jak chamsko jeszcze dookoła? Nie, tak po prostu. Nie no, gdzieś może tu? O cholera. Obyś nie była mocniejsza niż twoje koleżanki, które wcześniej spotkałem. No i powolne zatrucie. Mamy antidotum jakieś? Mamy całe 10. Cholera, no dalej. O. I to rozumiem. Fioleczka na to, antidotum przygotowane i idziemy dalej. Pokonarze, omijając paru przeciwników. Całkiem mądre rozwiązanie, ale... Co my tutaj mamy w ramach nagrody za spostrzegawczość? O kurde. Odzienie straży grobowej, mankiety straży grobowej i kilt. Tejże samej straży. Okej. Okay. Czemu tutaj sprawdzam? Sprawdźmy tędy. Wszystko gorzej, tylko odporność na strzał. Właśnie to, na czym mi zależy. Przeczytajmy opis. Szata Doresa, strażnika grobowego z zakazanego lasu. Z tyłu wiszą niezliczone, zakrwawione narzędzia rytualne. A to, co ma przy pasu, to chyba szubienica. Willem w Birgenwert miał dwóch lojalnych służących. Kiedy zostali wysłani do labiryntu, napotkali na starożytną prawdę i oszaleli. Jeden stał się strażnikiem bramy, a Dores został strażnikiem grobowym w lesie. Obaj pozostali wierni, nawet w szaleństwie. Cholera, uwielbiam takie przypowiastki. A ja tam wyżej jeszcze można wejść. Jak? Po drzewie? No ja bym próbował, ale to się chyba nie da. Ej, ale tam coś jest jeszcze wyżej. O kurde. No i nieźle. Na co wpadłem, na co spadłem? Aha, centralnie pod to. Na węża. Nawet na dwa. No kurde, ale ej. Ja powiedziałbym, że trafiłem, ale nie chcę się kłócić. Ale że tak... A, to ty syczysz i dlatego... Taki, kurczę, kram się od razu robi. Dobra, teraz zatrucie wcale mi nie jest potrzebne. No mogliby antidotum też dawać, oprócz odłamków i fiolek. Ej, no powiedzcie mi, że chociaż dobrze idę. Okej, okay, część odzyskana, część odzyskana. Ej, kurde, są jakieś mocniejsze. Nie, czemu nie padły po pierwszym uderzeniu, nagle? Nie, chyba faktycznie idziemy w dobrym kierunku już. No daj. No ale wężowy boss, kurde.
Ale jeszcze 8 razy mogę antidotum użyć, więc może się powinno udać, a może nie. Ej, co tam zostawiłem? Kurde, wracać się? Tu jak spadnę? Cholera wie, co się stanie. Mogę równie dobrze zginąć. I tu jeszcze ci więksi. Aha. No już tam poszedłem. Chyba, że tu wyżej. Rzucić okiem tylko. Nie, nic nie ma. Ja mam wrażenie, że błąkam się. I to błąkam się naprawdę bardzo. No okej, okay, można to atakiem z wyskoku zrobić, albo spróbować mołotowem na przykład. Rzucić w niego. Mamy jakiś mołotowy? Pewnie, że mamy. Zapasy uzupełniłem. Dobra, rzut. No dobra, wjechałem na grubasie, tyle wam powiem. 1400 tylko. Cholera, mogłoby być więcej, bym się nie obraził, ale z drugiej strony nie było aż tak ciężko, że musiało być więcej. Ale co to wygląda jak progres? No, są zakapiory. Ciężkie. Dobra, obrzygał mnie, ale nic mi się nie stało. Dobra, jednak coś się dzieje. Tylko nie dać się trafić. Ale dobra, że jak jestem w pobliżu, to... No właśnie, nie jest aż tak ciężko. Dobra. Plus, plus. Łatwo idzie ich pozamiatać, czyli tylko naprawdę strach miał wielkie oczy w tym przypadku. Albo wielkie zębiska. Bo to przecież węże i kły widać nawet stąd. Bez powodu. Ale cholera, śmierdzi mi tu kolejnym bossem, ale ja naprawdę 52 tysiące mam na koncie. Gdzie jesteś tu? A, jest z kilku. Cholera, no mógłbym zeskoczyć. To prawda, ale mógłbym też rzucić mołotowem. Dwa razy. No i teraz dokonać ataku z góry. No, i zakończyć sprawę. Dobra, i okej. Okay. Wszystko, co chciałem, mam. Oj, tego nie chciałem. Szybciej, biorą szybciej. No nie, 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 nie. Nie da się zamknąć w kącie z nim. Dobra. Kurde, no przecież nawet zaszarżować nie da. No, nareszcie. Mroczny krwawy klejnot, czyli coś może co powoduje krwawienie. Dark Souls to już było. Głębokie może. No a ja dalej nie mogę tego wrzucać do broni, ani do postaci, ani do ekwipunku, do niczego. Kurde. Gdzie to jest? Serio, między tym odcinkiem a następnym, jaki będę nagrywał, obczaję to w necie. Ej, kurde, jestem zatruty przecież. No to pięknie. Już nawet nie ma co antidotum teraz marnować. No tam są inni jeszcze. Ale okej, okay, niech ci będzie. Jesteś pierwszy w kolejności. Oj, cholera. No. Czy strzeliłeś jakiegoś tajnego przejścia albo przedmiotu? No właśnie. To już ósmy poziom tej krwi. Nie no, serio. Jeżeli tutaj zaraz nie znajdę lampy, to użyjemy znaku tchórzliwego tropiciela znowu. Ale dobra, tutaj jest chyba coś nowego. No tylko już same fioleczki wchodzą. Po prostu nie ma możliwości śmierci. Ej, ci świeżo po przemianie chyba są najsilniejsi ze wszystkich. I też najbardziej agresywni. Okej. Okay. Tylko przedmiot. No prawa metamorfoza, no cholera jasna, no dajcie mi wreszcie móc to zrobić, chyba że... Moment, a tutaj? Co mamy? No nie z tej strony. Kurde. Ale sorry, moment, ja tam zesłyszę na dół. Tu gdzie teraz mam iść? Nie, serio? To gdzie teraz mam się udać? A, tutaj, dobra. Czyli może jednak da się przeskoczyć jakoś na drugą stronę furtki. Nie, niestety nie. Oczywiście wszystko zabudowane skałą tak wysoką,
że po prostu się nie da. A to też nie jest nisko wcale. Ej, słyszałem pomrukiwanie, a to właśnie pochrumkiwanie jakiejś świni. Nie, pewnie mi się przywidziało tylko. Nie, ale zupełnie serio. Gdzie byście się udali teraz na moim miejscu? O, tam gdzie ktoś jeszcze żyje. Oczywiście. Dobry pomysł. Kurde. Okej, jak robię efekty dźwiękowe zamiast gry, albo wspomagam grę swoimi efektami dźwiękowymi, no to jednak celność na tym cierpi. Oj nie, oj nie, 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 nie. Tam widziałem babkę z tymi oczami. Nie, nie, nie ma opcji. Ja już się w to nie bawię. Póki co nie mam recepty na szał, na obronę przed szałem. Więc autentycznie nie ma co się nawet zbliżać w tamte rewiry. Przynajmniej nie tak od razu tam nie wskoczę. Przynajmniej. No. Mimo swoich rozmiarów naprawdę można się z nimi pobawić. No, godni przeciwnicy. Nie, ale co my tu mamy? Wielki ołtarz, jakiś nagrobek. Kolejna krew. Jakbyście tutaj umiejscowili latarnię, naprawdę bym się nie obraził. No, głębokie, przejrzyste morze i znowu jakaś runa. Pff, kurde. Nie wiem, czy oni robią to specjalnie, czy naprawdę coś oczywistego pominąłem. Więc dlatego sprawdzę to później w necie. I wreszcie się skończy moje domniemywanie, co tak naprawdę zaszło, co ma miejsce. Na naszych oczach. No 60 tysięcy, dużo, bardzo dużo. Minimum dwa poziomy. Ja nie wiem, czy to było mądre. Bo tutaj byłem i tu nic nie ma chyba, albo... Błąkam się. Ale stop, tam był chyba przedmiot, no właśnie. Czyli tutaj jeszcze nie byłem. Albo tylko nie wykazałem się spostrzegawczością, oczywiście. Ale nie, ich bym chyba nie zostawił. Czy to jeden? O nie, jest ich kilku. To nie tylko tamten jeden. Ale naprawdę chciałbym latarnię. Bardziej mnie to cieszy niż te wszystkie przedmioty, które tutaj znajduję teraz po drodze. Nawet wiedza szaleńca. Choć też ją lubię. Nie poprawiałaby mi humoru, tak jak poprawiłaby mi to teraz latarnia. No, otwarte skróty, okej, dobra, ale jednak to jest wygoda, mieć miejsce, gdzie można się po prostu przeteleportować. Cholera, za daleko, nie? Mhm. Ale on to samo. Nie mogę mu pozwolić wyczarować pomocników. Bo to chyba on robi, prawda? Kurde, no i zatrucie. Nie wiem, czy już, czy jeszcze nie. Nie, jeszcze nie, dobra. No to powiedzmy, że tak. Tutaj. Chora, byłem, nie byłem. To jest tak ciężko orzec, tak ciężko stwierdzić. Ale raczej tak. Po tym, że lokacja jest wyczyszczona. No nie do końca. O, no nie! No za coś takiego, za takie nerwy. Ale nerwów by żadnych nie było, ja bym już się teraz cofnął do snu tropiciela. Więc takie farmowanie tutaj to jest wręcz tylko jeszcze bardziej niebezpieczne. Oj, chodzenie z połową zdrowia tym bardziej. Bo latarnia jest bardzo daleko, o ile w ogóle gdzieś jest, tutaj w pobliżu. A ja tu naprawdę błądzę. Dobra, tam wyżej, nad naszymi głowami pewnie. Ktoś się chowa, tylko kurde, jak tam dojść. Ja w ogóle nie czuję teraz, gdzie jest progres. Czy ja się przypadkiem gdzieś nie cofam? Czy ja się nie zapętlam? Na totalnej nieświadomce. No teraz chodzę jeszcze gdzieś wyżej, no co jest grane? Kurde. No dobra, wejdźmy wyżej. To jest ten pierwszy most? Ten zupełnie pierwszy? Ej, chyba tak. No nie wierzę, ale jazda.
Czy ja naprawdę nie byłem aż tak daleko? Moment, to była błyskawica czy glitch? Nie wiem, osądźcie sami. A tymczasem tak, tutaj nie ma na pewno nic dla mnie. Może faktycznie sprawdźmy, dokąd prowadzi winda. No nie powinienem się trudzić, to jest zbyt niebezpieczne. No więc tak po prostu tutaj, no właśnie, czyli cały czas jesteśmy w wiatraku. Tu jest latarnia, dobra, to skoro nie jesteśmy naprawdę aż tak daleko, to serio. Udajemy się do snu tropiciela, spieniężyć to wszystko, co mamy. No się napracowałem, nagroda się należy. No jakbym miał to wszystko stracić, to byście usłyszeli chyba pierwszy wulgaryzm z moich ust w tej serii, na moim kanale. Dobra, używamy wszystkiego, dosłownie jak leci. To będą największe zakupy do tej pory chyba. Więc tak, jeszcze gęsta krew, który to jest poziom? 8. No kurde, ile? Za 8? 3000! Co? Ach, mało. Myślałem, że więcej. Dobra, tutaj mamy 3 na szczęście. No i 6000, czyli po dwójce każde. I 6. poziom. No i proszę bardzo, za to już chyba nawet 3 poziomy będę mógł sobie kupić, ale... Czy coś tu się nie pojawiło na przykład? Coś zupełnie nowego. Coś z tej latarni, którą już kiedyś kupiłem. O nie, nie i nie i nie. Ale mam tyle, że mógłbym sobie kupić. 26 tysięcy to kosztuje! A ja to tak po prostu znalazłem. No dobrze, działo za 18. Ej, strzelby Ludwiga? Nie widziałem. Strzelba używana przez tropicieli kościoła uzdrowienia. Ponoć używał takiej Ludwik, pierwszy tropiciel kościoła. Ma długą, ciężką lufę. Powoli się przeładowuje, ale też ma spory zasięg. Strzelba Ludwiga różni się nieco od projektu kuźni, co sugeruje, że kościół spodziewał się walki ze znacznie większymi, nieludzkimi bestiami. Nie, nie kupujemy. Ale może coś dalej. A właśnie, coś jeszcze? Nie. Kaptur badacza grobowca, na przykład... Ale stacy niższe niż to wszystko, co ja mam. Maska z dziobem, odzienie z wronich piór. No tu jest za... Pani, to jest przebranie pani wrony, po prostu. I tutaj go trzeba było szukać, no tak. No ale... O, moment, to przeczytajmy. Aileen, no właśnie. Odzienie Aileen wrony, tropicielki tropicieli, znanej z charakterystycznej peleryny utkanej z wronich piór. Pierwsza tropicielka tropicieli przybyła z dalekich krain, przyniosła ze sobą szlachetne techniki pochówku. Grzebiąc swoje ofiary inaczej niż przewidywały to bluźniercze rytuały z Jarnam. Rytuał Aileen ma na celu przywrócenie niebios podległym towarzyszom i odnalezienie spoczynku w śnie tropiciela. Ej, szczerze, ile to kosztuje? Bo jestem skory to kupić. Bo stacy ma całkiem zacne. Ale 18 tysięcy, no kurde, no. Ja bym mógł to porównać. Ale też dobra, zobaczmy, czy za przypadkiem za wgląd nie mogę tego kupić. Tutaj. I przy okazji, czy jakichś innych szat tutaj nie ma. Aha, dobra, to kolejna rzecz doszła. Możliwa do zakupu. Popielate i Henryk i Gascon i tyle. To dobra, wronę trzeba będzie kupić. Tylko pytanie, czy cały zestaw? Nie no, na początek może kubraczek tylko sobie na to. Z wronich piór. No 18 tysięcy, no maska. Natarty jest wonnościami, co usuwa zapach krwi i bestii. Nie no, reszta powiedzmy jeszcze póki co zostanie. Zobaczymy jak to wygląda w porównaniu z tym, co aktualnie mamy. Czyli tu. No, wam powiem... No odporność na trucizny słaba, na szybkie też, na szał zdecydowanie większa, mniejsza na bestialstwo, obrażenia od krwi, lepiej. Dobra, po pierwsze jak wygląda. No faktycznie zwronić piór. Jawnie. Hop. Ha. Całkiem spoko bym rzekł, ale no chyba mimo wszystko, no porównajmy. No tu lepiej, tylko obrażenia fizyczne jednak.
Ale coś muszę mieć takiego, co nie bazuje właśnie na obrażeniach czysto fizycznych, też na tych wszystkich innych pośrednich, czy tam trucizny, właśnie bestialstwo, szał. Że szał tutaj właśnie ma kiepską odporność. Nie, dobra, levele. Ile? Dwa? Jeden? Dwa? Jeden? Dwa. Tam. Siłę. Ile trzeba było mieć? 30 pewnie, tak? No ja mam już 25. 66 poziom. Więc można powiedzieć, że jestem już delikatnym koksem. No nie, no żartuję oczywiście. Na pewno są jeszcze takie lokacje, gdzie nawet setny poziom mi nie pomoże i po prostu będę padał tak często, że aż mnie to zacznie denerwować. Bo póki co jeszcze nie było takiej sytuacji w tej serii. Że ginąłem na jednym bossie, czy na jakimś przeciwniku tak często, że mnie to denerwowało. Na tyle, że się poddałem. No chyba, że liczyć... no granice koszmaru i babkę z oczami. No, ale do niej jeszcze wrócę. Pytanie, czy teraz? No to nie, no teraz las będziemy badać jeszcze, a to w kolejnych odcinkach. Bo teraz już skończymy. W ogóle jeszcze upewnię się tylko, ile tysięcy tętnień muszę mieć, żeby dokonać kolejnego level upu. 26 tysięcy, powiedzmy. Zaokrąglając. No to pięknie, dobra, nieważne co mam, i tak nie jestem w stanie sprzedać tego za tyle, żeby mieć z tego 20 tysięcy dodatkowe. Choć nie, w sumie 18 by wystarczyło. No i tak za dużo, więc jedyne co mogę jeszcze zrobić na końcu, to naprawić topór. Bo oczywiście nic innego nie używałem. No i sprawdzić. Czy tu przypadkiem jakaś podmianka nie jest na miejscu? Bo mam coś lepszego. Nie. Niestety nie. Dobra, ostrzy miłosierdzia. No to już było lepiej chyba. Tam 5, tutaj 5 na minusie. No nie. Niech pozostanie wszystko tak, jak jest, nie grzebmy. Dobra. Wielkie dzięki za oglądanie tego materiału, kochani. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Pozdro. Cześć. Hej.